Dzień dobry, nazywam się Magdalena Czernecka. Na co dzień jestem psychologiem. W wolnych chwilach zajmuję się makramy. Polecam makramy jako doskonały sposób na wyciszenie się i zrelaksowanie. W tym filmie pokażę Wam podstawowe sploty. Na początek połóżtyk. Znakomity na prostą bransoletkę. Do zrobienia tego węzła potrzebne nam będą dwa sznurki. Jeden wiodący, drugi ten, którym będziemy wiązać. Biały sznurek wiodący ma być około 3 do 4 razy krótszy od sznurka, którym zaplatamy, u nas oliwkowy. Podczas wiązania sznurek wiodący jest napięty. Węzeł ten naturalnie się skręca. Ta bransoletka została wykonana właśnie tym węzłem. Kolejny węzeł to półsztyk, odwrócony, podwójny. Tak wygląda gotowy splot. Do tego węzła potrzebne są dwa sznurki. Jeden jest wiodący, u nas biały, drugi ten, którym będziemy wiązać, u nas oliwkowy. Sznurek, którym zaplatamy, powinien być około 3 do 4 razy dłuższy od tego wiodącego. Sznurkiem oliwkowym wiążemy raz od góry, raz od dołu. Ten węzeł można robić na prawą i na lewą stronę. Teraz sznurkiem wiodącym został sznurek oliwkowy. Tak wygląda bransoletka wykonana tym splotem. Plusem tego splotu jest to, że jeśli coś nam nie wyjdzie, wystarczy wyciągnąć sznurek wiodący i węzły się rozplątują. Kolejny węzeł to półsztyk naprzemiennie. Do wykonania tego węzła potrzebne nam będą dwa sznurki tej samej długości. W tym węźle sznurkiem wiodącym jest raz sznurek biały, a raz oliwkowy. Stosuje się go do różnych wykończeń, np. pętelki bądź paska do torebki. Za każdym razem wiążemy od góry. Kolejny węzeł to poczwórny warkocz. Oto bransoletka wykonana tym węzłem. Jak sama nazwa wskazuje, do wykonania tego węzła potrzebne są cztery sznurki tej samej długości. Długość sznurka powinna być około 3 razy dłuższa niż długość zamierzonej pracy. Za każdym razem sznurek, który znajduje się z brzegu, przekładamy pod dwoma kolejnymi sznurkami i pomiędzy nimi. Dziękuję za uwagę i zapraszam do innych moich filmów.